11 maja wspominamy świętego Manerta, biskupa. Niewiele wiemy o młodości Manerta z Wien. Nie znamy daty jego urodzenia. Wiadomo tylko, że był bratem poety Klaudiana Manerta, również prezbitera. Od roku 462 był biskupem miasta Wien, okolice Grenoble we Francji. Sakrę przyjął w 463 roku w mieście Dieu. Zasłynął jako mąż modlitwy, którą zanosił za wiernych swojej diecezji, dotkniętych takimi nieszczęściami jak trzęsienie ziemi, pożar, nieurodzaje. Z myślą o uproszenie urodzajów zainicjował tzw. Dni Krzyżowe. Podczas nich przez 3 dni przed uroczystością Wniebowzięcia Pańskiego zanoszono błagalne modły połączone z procesjami. Zwyczaj ten przetrwał do naszych czasów. Procesje wyruszają na pola, a nabożeństwa odbywają się przy krzyżach przydrożnych. Zmarł w opinii świętości w roku 477. Jest patronem mamek, juchasów i straży pożarnej oraz orędownikiem w czasie suszy, gorączki i w chorobach piersi. W niektórych krajach zalicza się go do tzw. zimnych świętych. W Polsce mianem tym określa się świętych Pankracego, Bonifacego i Serwacego, których zwie się także zimnymi ogrodnikami, oraz świętą Zofię. W północnych Niemczech, Szwajcarii i Holandii do tej osobliwej grupy świętych zalicza się także Manerta. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Manerta, biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.